Dzisiaj nasze drugie spotkanie z serii 160, gdzie króluje ta energia przemiany, transformacji. To stare odchodzi, robi miejsce dla nowego. I znów, jak spod ziemi, wychodzą na powierzchnię wszystkie negatywności. Może dokładnie teraz pojawiają się w Twojej głowie myśli niezbyt pozytywne. Myśli, gdzie krytykujesz sama siebie, sam siebie za coś, czego już nie da się zmienić. Myśli w stylu nie jestem dość dobra, nie jestem dość dobry. Lub myśli, które powracają do przeszłości, wyciągają jakieś stare urazy i znów te rany już zasklepione, już zaleczone, zaczynają krwawić. Wydawało się, że już wszystko mamy przepracowane, że już wszystko jest za nami, że zgromadziliśmy już tą wiedzę i idziemy dalej, piękną, rozświetloną drogą. I tutaj nie wiadomo skąd nagle ta negatywność znów atakuje. Negatywność w postaci swoich własnych myśli lub negatywność z zewnątrz. Bo dokładnie teraz powracają jakieś stare sytuacje. Jacyś ludzie opętani przez niskie wibracje atakują Cię. Próbują zatrzymać na Twojej nowej, pięknej drodze. I wtedy pojawiają się te wątpliwości. Dlaczego znowu te bariery, te blokady? Ile można nad sobą pracować? Jak długo to będzie jeszcze wszystko trwało? Wątpliwości w siebie, w ten świat, wszechświat lub siły wyższe. Bo jeżeli tyle doświadczeń masz już za sobą, to oczekujesz, że teraz będzie już łatwiej, że z radością i lekkością pójdziesz każdego dnia. I gdy pojawia się po raz kolejny powtórka z rozrywki, jakaś stara sprawa, to bardzo łatwo wpaść w taki ciemny dołek. Bo dlaczego znowu mnie się to przydarza? Co zrobiłam, co zrobiłem, że kolejna bariera i hamulec staje na mojej drodze? Co zrobiłam nie tak, co zrobiłem nie tak? Wątpliwości. Czasami wyrzucamy sobie jakieś zachowania. Gdybym wtedy tego nie zrobiła, gdybym wtedy tego nie zrobił, to nie miałoby miejsca. Gdybym dzisiaj była w innym miejscu, gdzieś zupełnie, w innym mieście, na innym kontynencie, to wszystko nie miałoby miejsca, więc może podjęłam wcześniej lub podjąłem wcześniej złe decyzje. Te wszystkie wątpliwości, te wszystkie pytania typu dlaczego nagle, może dokładnie teraz lub gdy wrócisz do tej ceremonii, będą tą treścią Twojego dnia. I dzisiaj odpowiem Ci na pytanie dlaczego. Na pytanie, które moja dusza zadawała wszystkim od samego początku tej inkarnacji tutaj na Ziemi. Mamo, dlaczego? Tato, dlaczego? Babciu, dlaczego? Dziadku, dlaczego? Wszystkich pytałam, dlaczego, dlaczego i dlaczego? Bo moja dusza nie mogła zrozumieć tego wszystkiego, co widziała wokół. Moja poprzednia inkarnacja tutaj na Ziemi była troszeczkę dawniej. I gdy moja dusza powróciła nagle i popatrzyła na to wszystko, co istoty mroku stworzyły tutaj przez ostatnie lata czy stulecia, to chwyciła się za głowę. I pozostawało tylko jedno pytanie. Dlaczego? Może Ty również jako dziecko lub teraz zadawałaś sobie, zadawałeś lub zadajesz pytanie. Dlaczego? Dlaczego to wszystko tak wygląda? Dzisiaj otrzymasz kolejny klucz, kolejną wskazówkę. Wskazówkę, która jest dla Ciebie bardzo ważna, bo może jesteś po raz ostatni tutaj na Ziemi. I te wszystkie informacje są Ci potrzebne, by zgromadzić wiedzę. Wiedzę o tym,
jak funkcjonują istoty mraku, jakie mają metody działania, jakie mają strategie i jak je pokonać. I z tą wiedzą wrócisz do domu albo pójdziesz na inną planetę i będziesz w wolontariacie pomagać, by taka sytuacja jak na Ziemi już nigdy nie miała miejsca. Z tą wiedzą, jak funkcjonują istoty mroku, już nie będzie pytania dlaczego, tylko będą od razu gotowe rozwiązania. Nasza dzisiejsza ceremonia jest znów z tej wyższej półki, bo idziemy coraz wyżej, wyżej, wyżej. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, albo dopiero po raz kolejny, pamiętaj o tym, aby wrócić do tych starszych przesłań, bo one wszystkie razem dają Ci gotową księgę kluczy do szczęścia. Tutaj na Ziemi, ale również, gdy pójdziesz dalej.